Strażniczki z obozów koncentracyjnych były jeszcze okrutniejsze od swoich kolegów. Wściekłe suki z SS dokonywały najgorszych zbrodni, a potem słodko się uśmiechały. Ten poranek był dla Alberta Pierrepointa bardzo pracowity. 13 grudnia 1945 roku naczelny kat Zjednoczonego Królestwa miał do powieszenia aż 3 kobiety. Najpierw na szafot więzienia w Hameln powędrowały dwie młode, postawne blondynki, Irma Grise i Elisabeth Wolkenrath. Po nich zawisła kobieta znacznie starsza i drobniejsza, Johanna Bormann. Wszystkie te trzy kobiety były bezwzględnymi zabójczyniami, podobnie jak tysiące innych członkiń Korpusu Strażniczek SS. Johanna Bormann była o tyle szczególnym przypadkiem, iż w chwili egzekucji miała aż 53 lata. Tymczasem jej koleżanki z pracy i spod szafotu zwykle liczyły sobie nie więcej niż 20 kilka lat. Spośród niemal 4000 zatrudnionych przez SS kobiet, znaczna część urodziła się w latach 1920-1925. Johanna Bormann. Dlaczego? Duże znaczenie mógł mieć fakt, iż strażniczki SS zaczęto zatrudniać na masową skalę dopiero w 1941 roku. W tym momencie Hitler panował już od 8 lat, a Rzesza była u szczytu potęgi. W szeregi SS wstępowały więc dziewczyny wychowane w kulcie nazizmu, młode, bezwzględne janczarki zbrodniczej ideologii. Aufseherki, tak nazywały je więźniarki. Oprócz bezwzględności charakteryzowały się jeszcze dwiema cechami. Były zazwyczaj bardzo słabo wykształcone i po prostu głupie. Podobnie jak męscy strażnicy niskiego szczebla, bo tu nie inteligencji od nich wymagano. A równocześnie wyróżniały się urodą. Stosowano wobec nich dużo ostrzejszą selekcję rasową niż wobec strażników. Dlatego ze zdjęć aresztowanych po wojnie zbrodniarek patrzą na nas setki niebieskookich blondynek. Strażniczki SS pilnowały kobiecych bloków oraz całych obozów koncentracyjnych. Największym żeńskim obozem był Ravensbrück. Tam służyła większość aufseherek. Sprawczynie z SS dokonywały takich samych czynów jak ich koledzy. Torturowały, zabijały, dokonywały selekcji przed zagazowaniem. Johanna Bormann, wzorem wielu SS-manów, paradowała ze sforą psów, którymi szczuła więźniarki. Irma Grise. Niektóre strażniczki wykorzystywały seksualnie uwięzione w obozach kobiety. Tak Irmę Grise opisywała podczas procesu załogi Auschwitz więźniarka Stanisława Rachwałowa. Była lesbijką. Do mężczyzn SS-manów odnosiła się wręcz wrogo, mówiąc, że zna dobrze ten element. Natomiast wśród więźniarek miała sympatię, gustowała w młodych, ładnych dziewczętach, specjalnie Polkach. Zwykle jednak aufseherki uprawiały seks z obozowymi funkcjonariuszami SS. Na porządku dziennym było wiązanie ze sobą strażników i strażniczek. Młode dziewczyny w czarnych garniturach starały się zdobyć względy kolegów prześcigających ich w okrucieństwie. Te brutalne zaloty przedstawiła w swych zeznaniach uwolniona z Ravensbrück Olga Steyer-Walterowa. Nie tylko SS-mani nas bili. Gorsze były SS-manki, aufseherki. Dużo straszniejsze było znęcanie się nad nami tych zwyrodniałych kobiet. W jednym momencie rozkoszna kotka łasząca się z najbardziej kobiecym uśmiechem do stojącego obok niej SS-mana. W następnym momencie furia z wykrzywioną twarzą, roziskrzone oczy, wykrzykująca strasznie obelżywe przezwiska, bije, kopie, szarpie za włosy, wydziera je całymi garściami drugiej kobiecie, więźniarce. Jeszcze nie ochłonęła z tej furii, jeszcze nie obmyła rąk z krwi, a już zwraca się z czarownym uśmiechem do stojącego obok SS-mana. To dla ciebie i naszej ojczyzny. Strażniczki starały się uwieść jak najwyżej postawionych SS-manów. Romans z szefem był drogą do łatwiejszej służby i szybkiej kariery. Oficerowie SS bez wahania promowali swoje kochanki. Dorota Beans.
Typowym przykładem zdolnej do wszystkiego aufseierki była Dorota Beans. Do służby w Ravensbrück trafiła dokładnie w dniu wybuchu II wojny światowej. Miała wtedy ledwie 19 lat i żadnego wykształcenia. Początkowo pracowała w kuchni i pralni, lecz bardzo szybko awansowała na nadzorczyni bloku karnego i bunkra, gdzie mordowano więźniarki. Równocześnie została kochanką SS-mana Edmunda Browninga. Para urządziła sobie romantyczne przechadzki pomiędzy mordowanymi więźniarkami. W lipcu 1943 roku Browninga nominowano na komendanta Ravensbrück. Wkrótce później awansował on swoją kobietę na zastępczynię nadzorczyń obozowych aufseierek. Gdy do Ravensbrück zbliżali się polscy żołnierze, Beans rzuciła się do ucieczki. Schwytali ją jednak Brytyjczycy i postawili przed sądem. Aufseierka zawisła wraz z kilkoma koleżankami 2 maja 1947 roku. Najsłynniejszą i najbardziej przerażającą kobietą SS była jednak nie Dorota Beans, lecz Ilza Koch, żona Karla Otto Kocha, komendanta Buchenwaldu. Ilza była tam szefową strażniczek SS. Małżonkowie mieszkali w obozie, tam też rodziły się ich dzieci. Pożycie nie układało im się najlepiej, dlatego pani Koch zdradzała męża chyba z połową męskiej kadry Buchenwaldu. Pan Koch nie był jej dłużny, tworząc harem z podwładnych żony. Erotyczne obsesje SS-mańska para zaczęła realizować także przy użyciu więźniów i więźniarek. Jednym z ulubionych zajęć Ilzy Koch było zmuszanie osadzonych w obozie do wzajemnych gwałtów. Frau Koch zasłynęła z innego hobby. To w Buchenwaldzie powstawały przedmioty z ludzkiej skóry. Szefowa aufseierek wpadła bowiem na szaleńczy pomysł, by zdzierać skórę z wytatuowanych więźniów. Ekscesów państwa Koch miało dość samo SS, zwłaszcza iż małżonkowie kradli na potęgę majątki więźniów. A na ten mieli ochotę wyżsi dowódcy gwardii Hitlera. W 1943 Karl Otto Koch sam trafił za kraty, a następnie został zabity. Jego żonę uwolniono, ale w 1945 roku wpadła w ręce aliantów. Mimo swej wyjątkowo zbrodniczej kariery, Ilza nie została skazana na śmierć. Po kilku procesach dostała tylko dożywocie. W uratowaniu życia pomogła jej ciąża. Nie wiadomo, kto był ojcem jej ostatniego dziecka. Najprawdopodobniej romansowała z którymś ze strażników alianckich. Aresztowanym SS-mankom dość ciężko udawało się uwodzić pilnujących ich mężczyzn. Pięknym zbrodniarkom urok osobisty nie dał na szczęście bezkarności. Większość z nich została surowo ukarana. SS-mankom dużo rzadziej udawało się uciec niż ich kolegom. Zapewne dlatego, że fanatycznie trwały na posterunkach niemal do samego końca.